Paulina Szczepaniak, witam Państwa i zapraszam do oglądania naszego programu Wieści ze Stolicy. Dzisiaj goszczę Marlenę Maląg, prezesa zarządu PFRON, radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, byłą wicewojewodę Wielkopolski. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Pani prezes, w zasadzie nie miałyśmy okazji spotkać się od czasu, kiedy objęła Pani fotel prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Stało się to w ostatnich dniach grudnia 2018 roku, wcześniej 3 lata jako wicewojewoda Wielkopolski. Jeśli chodzi o samo wejście do instytucji, jaką jest PFRON i w jakiej kondycji Pani PFRON została, jakie zadania na Panią spadły, takie krótkie podsumowanie tych początków do tego dnia dzisiejszego. Wejście do instytucji związane było z tym, że właśnie objęłam mandat radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Automatycznie nie mogłam pełnić funkcji wicewojewody. Nowe wyzwanie, nowe zadanie w związku z tym, że współpracowałam bezpośrednio z panią minister Elżbietą Rafalską, z panem premierem Mateuszem Morawieckim w tamtym czasie. Powierzono mi to zaszczytne zadanie, bardzo trudne zadanie, zarządzanie potężną instytucją, która przede wszystkim wspiera osoby niepełnosprawne. Ja mówię tak, że tworzymy taką koalicję na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, a więc zarówno rząd, samorządy i organizacje pozarządowe. To są nasi bezpośredni partnerzy. No i potężny budżet instytucji, więc wielka odpowiedzialność, 5,5 miliarda złotych pieniędzy, które mają trafić bardzo dobrze dla osób z niepełnosprawnościami. Ja domyślam się, że zupełnie inaczej patrzy się na tą sytuację osób niepełnosprawnych, tak jakby z zewnątrz, prawda? Inaczej wygląda to, kiedy już faktycznie wejdzie się w biurokrację, wejdzie się faktycznie stos pism, które sugerują pewnie jakie zadania, jakie działania trzeba natychmiast podejmować, aby te osoby niepełnosprawne wspierać. Czy ta sytuacja tych osób niepełnosprawnych zmienia się w Polsce? Sytuacja osób niepełnosprawnych zmienia się tak naprawdę z roku na rok. Jeżeli porównujemy, tak my sobie taką analizę porównawczą zrobiliśmy, porównując lata 2015 do roku obecnego, do 2019, to widzimy progres zarówno w przekazywaniu środków dla osób niepełnosprawnych, bo powiem tak, z tego naszego 5,5 miliardowego budżetu idzie potężne wsparcie dla pracodawców. To jest ponad 3,4 mld złotych, bo przede wszystkim aktywizacja zawodowa, aktywizacja społeczna, to jest nasza misja, misja PFRON-u. Kolejne środki to jest wsparcie dla samorządów i ja wielokrotnie podkreślam też pracując jako wicewojewoda, że dzięki samorządom możemy razem z administracją rządową tworzyć wielkie rzeczy. Ponad 1 mld złotych dla samorządów, które już bezpośrednio znając potrzeby osób z niepełnosprawnościami przede wszystkim te środki przekazują. Te środki przekazujemy do samorządów powiatowych, samorządów województw. Znaczone środki są na warsztaty terapii zajęciowej właśnie w powiatach i na zakłady aktywności zawodowej, jeżeli chodzi o województwa. I te środki w tej właśnie kadencji zostały po raz pierwszy zwiększone, a więc w każdej dziedzinie wsparcia tych osób niepełnosprawnych staramy się, aby zabezpieczać przede wszystkim te potrzeby materialne, ale także by zabezpieczać pod kątem społecznym. Ta aktywizacja zawodowa to jest ciekawy wątek. Pamiętam już kilka lat temu nawet w mediach, w telewizji taki spot, kampania promująca to, aby osoby niepełnosprawne pracodawcy zatrudniali, ale też żeby osoby niepełnosprawne chciały podejmować pracę. Był taki boom na to właśnie działanie. Jak to jest? Czy faktycznie w Polsce jest tak, że to pracodawcy mieli czy mają cały czas większy opór w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych? Czy osoby niepełnosprawne czują taką barierę, aby podjąć pracę? Tak naprawdę w Polsce sytuacja jest taka, że temat dotyczy dwóch stron, zarówno pracodawców, jak i osób z niepełnosprawnościami. I my właśnie staramy się poprzez programy, które możemy uruchamiać ze swoich środków, dedykować dodatkowe wsparcie zarówno dla pracodawców, jak i osób niepełnosprawnych. W związku z tym, że mamy bezrobocie bardzo niskie, a właściwie można by powiedzieć higieniczne bezrobocie, ten rynek pracy poniekąd się otwiera, ale ciągle naszym zdaniem jest za mało osób z niepełnosprawnościami na tym rynku pracy. W związku z tym uruchamiamy nowe programy i mamy taki pakiet informacyjny Aktywni Plus, w którym mamy programy takie jak Absolwent, Praca, Integracja, Stabilne Zatrudnienie. I wygląda to w ten sposób, że my staramy się dofinansować i zależy nam na tym, aby osoby niepełnosprawne zdobywały też jak najwyższe wykształcenie. A więc dofinansujemy zdobycie tego wyższego wykształcenia poprzez finansowanie studiów
studiów wyższych, a także przygotowując osoby niepełnosprawne do wejścia na rynek pracy, a więc odpowiednie staże, odpowiednie przygotowania, cała oprawa szkoleniowa osoby niepełnosprawnej, ale też przygotowujemy poprzez program Absolwent pracodawcę do tego, aby mógł właściwie przyjąć osobę niepełnosprawną. Mhm. Kolejnym takim programem jest program Praca Integracja, program, który przede wszystkim jest skierowany do pracodawców, którzy mogą otwierać staże, które będą dedykowane właśnie dla osób niepełnosprawnych, gdyż zależy nam na tym, aby osoby niepełnosprawne także znalazły się w tej administracji publicznej, w administracji samorządowej i takich staży w tym roku chcemy uruchomić ponad 600 i już właściwie jesteśmy na etapie takim, że za chwilę będziemy podpisywać umowy z organizacjami pozarządowymi, bo tak jak powiedziałam, my staramy się tworzyć taką koalicję, a więc poprzez konkursy wyłaniamy NGOsy, które realizują nasze zadania. Pracodawcy konkretnie wskazują, jakie osoby potrzebują na rynku pracy i te organizacje wyszukują. I tak na przykład mamy porozumienie zawarte z Pocztą Polską, które bardzo efektywnie pozwala zatrudniać osoby niepełnosprawne. Jako pracodawcę. Z Orlenem i z Eneą. Te dwa porozumienia właściwie dopiero są na etapie takiego rozkręcania, czyli wyłaniania organizacji pozarządowej, ale to są też potężne zakłady pracy, które mogą dużą ilość osób niepełnosprawnych zatrudnić. Czyli jak to w praktyce będzie wyglądać? To są te najnowsze wieści ze stolicy, które mam nadzieję, że się dowiemy. Jak to będzie w praktyce wyglądać? Trzeba będzie do Was, czyli mówię do instytucji, do PFRON-u wnioskować, czy to jako pracodawca, czy pracownik, że chce się do takich programów przystępować, czy właśnie do tych niższych szczebli, czyli na przykład samorządy, czy te NGOs? Wygląda to w ten sposób, że jeżeli mówimy już o konkretnym zawartym porozumieniu, czyli porozumienie z daną instytucją, z danym zakładem pracy na poziomie centrali zawieramy. Następnie, kiedy to porozumienie jest zawarte, ogłaszamy konkurs dla organizacji pozarządowej, konkretnie dedykowany dla danej instytucji. I ta organizacja pozarządowa już w kontakcie z danym pracodawcą wyszukuje na rynku pracy, załatwia wszelkie formalności. Czyli nie musimy się do Warszawy fatygować z pismami? Nie, absolutnie nie. Okay. To wszystko, że są przez system obsługi wsparcia, elektroniczny system, wiele rzeczy załatwiamy właśnie drogą elektroniczną. Natomiast cały czas poprzez właśnie media i dzięki temu właśnie dzisiaj i dzięki Państwu, myślę, że też pracodawcy z naszej tutaj południowej Wielkopolski będą zainteresowani zawarciem z nami umów, aby można rzeczywiście osoby niepełnosprawne zatrudniać, bo dzisiaj rynek pracy potrzebuje pracownika. Jest to dzisiaj rynek pracownika. Jak motywuje się do pracy? Wiadomo, te systemy motywacyjne stosowane przez pracodawców są naprawdę różne, od pakietów socjalnych po jakieś dodatkowe korzyści, czy po prostu wyższe wynagrodzenie oczekiwane przecież przez pracowników. A jak wygląda motywacja osób niepełnosprawnych? Na co oni mogą liczyć, czy jest to jakoś przygotowane, czy to będzie zależeć tak naprawdę od pracodawcy? To tak naprawdę zależy z jednej części od pracodawcy, ale także od tych środków, jakie pracodawca w ramach tych dodatkowych programów, tych nowych programów od nas może uzyskać, a więc czy wyposażenie miejsca pracy, czy coaching dla pracownika, który będzie zatrudniał, ale także dla pracowników, którzy już pracują, bo przede wszystkim chodzi o to, żeby tutaj ta współpraca między pracownikami też układała się dobrze. A więc my też finansujemy stypendia, które dla tych pracowników niepełnosprawnych mogą być przekazywane, tam gdzie mamy zawarte porozumienie z pracodawcami, aby właśnie ta osoba niepełnosprawna miała łatwiejszy dojazd do pracy. I nasze programy, które też dedykujemy, otwieramy nowe również ze środków unijnych, one mają pokazać przede wszystkim, żeby osoba niepełnosprawna mogła wyjść ze swojego domu, żeby mogła funkcjonować w przestrzeni publicznej. Teraz mówiliśmy już, właściwie otwarliśmy program taki door to door, który jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego. Na początku 2020 roku będziemy ogłaszali konkursy, takie granty po 300 tysięcy dla jednostek samorządu, gdzie jednostki będą mogły pozyskać pieniądze na przewożenie osób niepełnosprawnych, bo cała logistyka zatrudnienia osoby niepełnosprawnej i współpracy z samorządem jest
rzeczywiście taka, której należy, jest potrzebne to wsparcie. I te właśnie granty będą polegały na tym, że będzie można wynająć firmę transportową i przewozić osoby z domu do miejsca pracy, na rehabilitację czy w inne potrzebne miejsce, ale albo też zakupić na przykład autobus czy mikrobus, chociaż na to, na zakup właśnie autobusów, mikrobusów, łamanie barier mamy też swój program Wyrównanie Różnic Między Regionami. Także my tak naprawdę staramy się kompleksowo przede wszystkim podejść do tego, aby osoby niepełnosprawne przede wszystkim znalazły się w przestrzeni publicznej, bo na tym nam zależy, żeby osoby nie były zamknięte w domu i przez to podnosić tą aktywizację zawodową. Aktywizacja zawodowa to jedno. Wiemy, że tych programów, Szanowni Państwo, będzie więcej, więc osoby niepełnosprawne zachęcamy do tego, aby aktywizowały się ze społeczeństwem. Drugi temat. W pierwszej połowie tego roku polski rząd mówił o programie Dostępność Plus. W mediach słyszeliśmy, że taki program ma się rozwinąć. Przypomnijmy, o co dokładnie chodzi, jaka dostępność dla osób niepełnosprawnych miała przede wszystkim stworzone. Tak, Dostępność Plus to jest ustawa, która już na tym etapie, tu jak dziś rozmawiamy, jest podpisana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Przede wszystkim jest to systemowe podejście do barier architektonicznych, informacyjno-komunikacyjnych i tutaj instytucje rządowe, ale także moja instytucja ma swoją rolę. My mamy taką specyficzną rolę w tej dostępności, bo poza programami, o których już tutaj wspomnieliśmy, jeżeli chodzi o ustawę dostępności, będziemy instytucją skargową, a więc przede wszystkim ustawa o dostępności jest adresowana do instytucji publicznych. Tam osoba z niepełnosprawnością powinna mieć zapewniony dostęp do tej instytucji. Mówimy o barierach architektonicznych, ale nie tylko, bo nie tylko to są jedyne bariery. Osoba niepełnosprawna, powiedzmy, zwraca się do instytucji. Instytucja powinna przygotować tak, żeby osoba była zadowolona, obsłużona tak, żeby była zadowolona. Ale nie zawsze tak będzie. Nie zawsze to zostanie spełnione. I osoby mogą się poskarżyć do prezesa. Czyli będziecie takim stróżem po prostu. No takim stróżem. I będziemy instytucją, która będzie mogła nałożyć kary i z tych kar będzie tworzył się tak zwany fundusz dostępności. A z tego funduszu dostępności podmioty publiczne będą mogły sięgać po pieniądze, aby te bariery u siebie niwelować. Czy to architektoniczne, czy informacyjno-komunikacyjne. No właśnie, bo chcę dopytać, o jakie bariery chodzi, z jakimi barierami jeszcze urzędy czy instytucje publiczne, bo rozumiem, że mówimy też o urzędach miast, gmin, tego placówkach, mają problem. Tu właśnie chodzi o, nie wiem, brak wind, czy o to, że nie ma wszędzie tłumacza języka. Windy, podjazdy, język migowy, ale także, jeżeli jest winda, to czy ona rzeczywiście ma tą obsługę też dźwiękową dla osób niedowidzących. To są różnego właśnie tego typu bariery. Na przykład wydawałoby się, że w blokach, gdzie właśnie są windy, w blokach takich wielopiętrowych, nie powinno być trudności z wydostaniem się osoby niepełnosprawnej. A okazuje się, że w wieżowcach niektórych, które były budowane jeszcze w latach wcześniejszych, na przykład, żeby do windy się dostać, trzeba pokonać 8 schodów. I właśnie tutaj będą też mogły spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe sięgać po środki od nas, ponieważ jest w ramach dostępności, my tworzymy taki nowy, w ramach dostępności naszego programu Wyrównania Różnic Między Regionami, nowy moduł powstaje, adresowany dla wspólnot mieszkaniowych, dla spółdzielni mieszkaniowych, będą mogły pozyskać środki właśnie na łamanie barier. Staramy się wychodzić jak najszerzej, ale jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą jest to, że słuchamy przede wszystkim osób niepełnosprawnych i stowarzyszeń działających na tę rzecz. W 2015 roku osobom niepełnosprawnym przestano dofinansowywać możliwość zakupu wózków o napędzie elektrycznym. My to na czwarty kwartał tego roku przywracamy, zabezpieczyliśmy na ten cel 20 milionów złotych. Wnioski można było składać do końca sierpnia, ale zawarliśmy, bo widzieliśmy, że jest taki krótki czas, że jednak taki miesiąc to może być mało, aby ta informacja w przestrzeni publicznej się znalazła i w tym programie zawarliśmy taką możliwość przywracania terminu, a więc jeżeli osoby niepełnosprawne dziś po raz pierwszy na przykład usłyszą, że mogą się ubiegać o wózek elektryczny, to jeszcze jest miesiąc wrzesień na przywrócenie terminu i można poprzez
samorządy, czyli w naszym regionie poprzez PCPR sięgnąć właśnie, złożyć wniosek o dofinansowanie do wózka o napędzie elektrycznym. Tak teraz myślę, bo jesteśmy tak naprawdę na początku roku szkolnego, czy to samo dotyczy na przykład dzieci, młodzieży, czy dzieci, młodzież, nie tylko te osoby dorosłe w zakresie na przykład aktywizacji zawodowej, ale czy też są w PFRON-ie jakieś programy, które są dedykowane właśnie tym młodszym niepełnosprawnym. Jesteśmy oczywiście na początku roku szkolnego. Dzisiaj rozpoczynają dzieciaczki i oczywiście poza tym, co robi Ministerstwo Edukacji, czyli edukacja włączająca, zabezpieczanie środków na to, aby dzieci z niepełnosprawnościami mogły dobrze być zaopiekowane w szkołach publicznych i niepublicznych, to my również w ramach aktywnego samorządu, czyli środków i tak zwanego algorytmu środków, które przekazujemy do samorządów, tam mogą się ubiegać rodzice tych osób właśnie o czy sprzęt, czy głównie to właściwie lub turnusy rehabilitacyjne. My na przykład uruchamiamy taki pilotażowy program, który jest związany z rehabilitacją kompleksową, bo u nas w Wielkopolsce trzeba o tym mówić bardzo wyraźnie. Wielkopolska to kolebka rehabilitacji kompleksowej. Pan profesor Wiktor Dega w latach 50. tworzył tą rehabilitację kompleksową, czyli medyczna, psychospołeczna i zawodowa. Mamy taki projekt 85-milionowy i w Wągrowcu w Wielkopolsce dla całej Wielkopolski będzie ośrodek, gdzie można się zgłaszać na taką kompleksową rehabilitację. Chcemy zrehabilitować w czasie tego programu, czyli do 2022 roku, 600 osób, które zostanie tym kompleksowym wsparciem objęte i również takie osoby, które nie są pełnoletnie. Podsumujmy, czy osób niepełnosprawnych w Polsce przybywa? To jest coraz większy problem niepełnosprawności różnego rodzaju? Różne są statystyki i tutaj takie odniesienie do tego, czy przybywa. W każdym momencie możemy się stać osobami niepełnosprawnymi, bo nie tylko się rodzimy, ale to może się stać z chwili na chwilę. A więc przede wszystkim obowiązkiem państwa, a więc też mojej instytucji, która jest instytucją państwową wspierającą osoby niepełnosprawne, jest troska o drugiego człowieka. I właśnie to poczucie troski i wspomaganie drugiego człowieka musi nam towarzyszyć każdego dnia, jakąkolwiek funkcję wykonujemy i jakiekolwiek zadania podejmujemy. Więc moja instytucja ma taki zaszczyt, ale też jest to potężny obowiązek, aby wspierać osoby niepełnosprawne. Tak jeszcze zapytam bardzo indywidualnie, nie tylko jako prezesa PFRON-u, ale jako człowieka, czy też praca w takiej bardzo specyficznej niwie właśnie z osobami niepełnosprawnymi też daje do myślenia? Tak daje bardzo. To jest potężna refleksja, kiedy odwiedzam zarówno warsztaty terapii zajęciowej, czy zakłady aktywności zawodowej, to powiem, że serce rośnie. Te osoby potrafią się cieszyć z małych rzeczy. Ja, powtarzając ze świętym Pawłem, mówię, że moc słabości się doskonali. I tak naprawdę od tych osób niepełnosprawnych człowiek uczy się pokory i uczy się tego, że należy właśnie się cieszyć z małych rzeczy i należy wspierać drugiego człowieka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że sporo takich ciekawych informacji dla osób niepełnosprawnych czy ich rodzin dzisiaj tutaj udało nam się przekazać. Rozmawiałam z Marleną Maląg, prezesem zarządu PFRON. Dziękuję bardzo serdecznie Państwu oczywiście za uwagę i do zobaczenia.